Drugi list do Tesaloniczan, komentarz do drugiego listu do Tesaloniczan, podział listu. Pierwszy rozdział tego listu stanowi swego rodzaju wprowadzenie, w którym Paweł pokrzepia wierzących, aby wytrwali w uciskach. Rozdział drugi to zasadnicza część pouczenia. W rozdziale tym apostoł dąży do pogłębienia wiedzy Tesaloniczan na temat przyjścia Pana na tę ziemię. Od początku trzeciego rozdziału aż do samego końca chodzi wyłącznie o praktyczne sprawy, które dotyczyły zwłaszcza niewłaściwego postępowania niektórych wierzących tamtejszego zboru. Można zatem dokonać następującego podziału. Po pierwsze, pokrzepienie cierpienia w Królestwie Bożym, rozdział pierwszy. Po drugie, pouczenie Dzień Pański, człowiek grzechu, rozdział drugi od 1 do 12. Po trzecie, praktyczna pomoc, przywileje i odpowiedzialność wierzących, rozdział drugi od 13 wersetu do 18 wersetu trzeciego rozdziału.